trójki to symbole wzajemnej jedności, miłości i pokoju. Szkolne spotkanie wigilijne jest wspaniałą okazją, abyśmy mogli spotkać się wszyscy. Nauczyciele, pracownicy administracji, rodzice i uczniowie. Bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora Adama Kalbarczyka. Bardzo się cieszę, że wszyscy się możemy dzisiaj spotkać, jak co roku, przy tej pięknej okazji, przed świętami, po to, by chwilę znaleźć dla siebie i cieszyć się swoją obecnością. I także taką mamy tradycję, żeby w ten dzień, w czasie tego spotkania przedświątecznego dzielić się sukcesami całego tego roku kalendarzowego i pierwszego półrocza tego roku szkolnego, który się, no już właściwie chciałem powiedzieć, niedawno zaczął, ale właściwie trzeba by powiedzieć, że nie tak wcale niedawno. Mamy także wyjątkową dzisiaj okazję w związku z tymi podsumowaniami i radościami i sukcesami, ponieważ chcę Państwa poinformować z wielką radością, że prezydent miasta Lublin przyznał wyjątkową nagrodę, mianowicie medal 700-lecia naszej nauczycielce, dyrygentce naszego chóru, właściwie chyba już wszystko zdradziłem w tym momencie, pani profesor Elżbiecie Niczyporuk. Chcemy dzisiaj uhonorować panią profesor, która rzeczywiście wpisuje się wspaniale w tworzenie wspólnoty mieszkańców Lublina. Pani profesor jest znaną osobą w tym mieście, jest osobą, która integruje ludzi młodych, którzy chcą śpiewać, ale też upiększa nasze uroczystości, bo wszyscy spodziewamy się na dużych uroczystościach tego, że zaśpiewa chór Paderewskiego. Stąd dzisiaj w Państwa obecności chciałbym pani profesor bardzo, bardzo za to podziękować, uhonorować ją tym niezwykłym wyróżnieniem. To zawsze przy tej okazji, tego wigilijnego spotkania szkolnego, także przekazujemy odznaki dla pracowników, którzy spędzają z nami, którzy pracują z nami i te okresy czasu można mierzyć okrągłymi rocznicami. Mamy spore grono w tym roku takich osób, które pracują już nawet 15 lat, mamy osoby, które pracują 10 lat i 5 lat. Jak zawsze poproszę pana prezesa Sebastiana Podkańskiego o wręczenie tych odznak. Naprawdę myślałaś, że to będzie takie proste?
Nawet o tym nie śniłam. Powiem ci, co nie jest magią świąt, kiedy myślisz tylko o sobie. Magia świąt to inni. Wszyscy, którym pomagasz. Wszyscy, których mijasz, idąc ulicą.